Dzień dobry Państwu, zaczynamy kolejną debatę MedExpressu. Dzisiaj będziemy rozmawiali o regionalnej polityce zdrowotnej, ale będziemy chcieli pokazać ją na szerszym, ogólnokrajowym tle. Witam serdecznie naszych gości. Jest z nami pani Barbara Danieluk, zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia i Profilaktyki w Lublinie. Witam serdecznie. Pani Elżbieta Kojś-Żurek, która jest dyrektorem Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia w Krakowie. Witam serdecznie. I pan Paweł Rabiej, zastępca prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Dzień dobry. Witam Dzień serdecznie. Dobry Państwu. Drodzy Państwo, powiedziałam, że będziemy rozmawiali o polityce regionalnej, zdrowotnej w odniesieniu do tej szerokiej, krajowej, centralnej, prowadzonej przez inne władze, niesamorządowe. I zadam takie pytanie bardzo ogólne. No właśnie, Państwa zdaniem, lokalnie czy globalnie? Jak ta polityka powinna wyglądać? Jaka ona może być w tym idealnym świecie? Jak to współdziałanie może wyglądać? A jak wygląda w rzeczywistości? Czy są rozbieżności w działaniu samorządów i instytucji takich centralnych? Bardzo proszę, kto z Państwa chciałby? Pani dyrektor. Jeżeli mogę, proszę Państwa, jeżeli mówimy o profilaktyce zdrowotnej czy o zdrowiu mieszkańców, na pewno nie możemy tutaj mówić tylko o działaniach samorządowców, to powinna być synergia działań, synergia działań i administracji publicznej, administracji rządowej, ale też i samorządów. Od kilku lat samorządy dostały instrument prawny w ustawie o działalności leczniczej, czy też w ustawie o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, gdzie mogą aplikować o środki, ale też mogą konstruować, wdrażać, opracowywać konkretne programy polityki zdrowotnej adresowane tak naprawdę lokalnie do swoich mieszkańców. Ważne tutaj, żeby to było wsparcie i współdziałanie wszystkich samorządów w danym regionie, ale też i ta inicjatywa, która powinna być zainicjowana, że tak powiem, działania w konkretnym samorządzie, bo to jest dla dobra mieszkańców. I nie może być to oderwane od rzeczywistości, która funkcjonuje, od systemu, który funkcjonuje lepiej czy gorzej. Powinno być to wspólne współdziałanie. I ta synergia jest jak najbardziej taka zalecana czy pożądana przez samorządy. Oczekujemy tutaj na duże wsparcie. Już nie będę mówiła w tej chwili o pieniądzach, ale choćby o możliwościach czy o instrumentach prawnych, które pozwolą samorządom, mówiąc kolokwialnie, rozwinąć skrzydła w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Powiedziała pani dyrektor, że powinna być, że to współdziałanie powinno mieć miejsce. Z drugiej części wypowiedzi i z oczekiwań, jakie pani sformułowała, domyślam się, że tak nie jest. Właśnie, jak jest, pani dyrektor? Rzeczywiście, ja również tutaj zgadzam się z panią dyrektor, że profilaktyka i zdrowie na terenie samorządu powinno być realizowane we współpracy z administracją rządową centralną. W tym momencie samorządy w dużym stopniu realizują różne programy profilaktyki. W związku z tym, że samorząd najlepiej widzi to, co w jego obszarze działania jest taką pilną potrzebą, te programy są przygotowywane i później wdrażane na terenie danej gminy. Niemniej jednak na pewno te działania wymagają wsparcia ze strony właśnie administracji rządowej. Gdyby tak było, można byłoby dużo więcej takich programów profilaktycznych realizować na terenie każdej gminy. I wracając do tego, że włodarze gminy widzą najlepiej, co i gdzie jest potrzebne, ponieważ to nie jest taki trend, który jest specyficzny tylko dla jednej gminy. Społeczeństwo się starzeje i musimy myśleć długofalowo o tym, że za 10-20 lat w tym obszarze będą największe potrzeby, bo ta starość też ma różne oblicza, od takiej wymagającej opieki całodobowej po tą starość aktywną. I taką ofertę musimy przygotowywać dla naszych mieszkańców. Czyli taka decyzyjność bardziej lokalna, bo te potrzeby samorząd widzi na swoim terenie. No dobrze, czyli decyzyjność lokalna, decentralizacja, czyli to wsparcie, o którym panie mówią, wsparcie centralne, rządowe, na czym miałoby polegać? Jak to współdziałanie miałoby wyglądać, panie prezydencie? Ja myślę, że tutaj to słowo współdziałanie i takie wzajemne wspieranie się, kohabitacja jest absolutnie na miejscu. Warszawa ma w ogóle bardzo specyficzną sytuację, dlatego że my mamy własne szpitale, własne SPZOZy, szpitali mamy 10, w Warszawie jest w ogóle 8 jednostek założycielskich w szpitalach, więc każdy prowadzi trochę swoją własną politykę i myślę, że pierwszym takim wyzwaniem to jest próba ujednolicenia tej polityki i spojrzenia na potrzeby obywateli.
w dużym mieście, jakim jesteśmy, tak żeby jakoś to precyzyjnie podzielić, bo własne szpitale i jednostki ma marszałek, mają uniwersytety, ma Ministerstwo Obrony Narodowej, ma MSW. 10, tak jak wspomniałem, szpitali miejskich. W tej chwili budujemy olbrzymi szpital południowy, który zmieni trochę sytuację, także i w kontekście, że przecież pojawi się zapotrzebowanie na pielęgniarki, na lekarzy. Więc tak jak patrzę na to z lotu ptaka i potrzeb obywateli zdrowotnych, które przecież rosną z powodu też rosnącej świadomości, to pierwszym dużym wyzwaniem jest to, żeby tak koordynować te działania, żeby one miały sens. Ten brak koordynacji widać na przykład w tym, że mamy w Warszawie nadmiar łóżek pediatrycznych, bo rzeczywiście dużo jednostek założycielskich postanowiło robić szpitale pediatryczne. To jest oczywiście ważne, no ale te łóżka stoją puste, więc należałoby tutaj o tym pomyśleć. Ta komplementarność ma naturalnie też wymiar taki, że jako samorząd wychodzimy z dodatkowymi programami zdrowotnymi. W Warszawie to jest chociażby in vitro, szczepienia przeciwko HPV, szczepienia przeciwko grypie dla kobiet w ciąży. Tych programów mamy rzeczywiście bardzo, bardzo dużo i one są odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, naturalnie odpowiedzią niewystarczającą. Ja też się zastanawiam, patrząc na to, że na przykład szczepienia przeciwko HPV powinny być szczepieniami, które mógłby wprowadzać rząd w ramach szczepień obowiązkowych. Tutaj myślę, że taka dobrze pojęta komplementarność jest naprawdę bardzo potrzebna, no a punktem wyjścia powinny być te realne potrzeby zdrowotne obywateli, bo na koniec to też jest mało istotne dla mieszkańca, czy są one realizowane w jednostce rządowej, czy też w jednostce samorządowej. I tej różnicy za bardzo nie widać, więc my na pewno staramy się wszyscy jako samorządy, jako miasta właśnie poprzez tą bliskość z obywatelem wychodzić naprzeciwko tym potrzebom. System jest mało wydolny, to wszyscy wiemy, oczywiście żyjemy w jego ramach i w jego obrębie i musimy się do tego dostosować, ale sądzę, że taką dobrą praktyką byłoby szukanie rozwiązań, a nie takie szukanie problemów. My tutaj mówimy o współdziałaniu rządu i samorządu w zakresie zdrowia, ale przecież mamy jeszcze sytuację bardziej skomplikowaną, bo szpitale samorządowe, o czym powiedział pan prezydent, gdzie miasto, powiedzmy, czy samorząd jest organem założycielskim czasem, a na pewno właścicielskim, ale mamy też prywatną służbę zdrowia. I jak samorządy odnoszą się do tego, jak leczyć w regionach, prawda? Czy publicznie, czy prywatnie? Powiedział pan prezydent, że z punktu widzenia pacjenta, z punktu widzenia obywatela nie ma znaczenia, kto jest właścicielem i kto płaci za leczenie, tak? Dopóki nie płaci sam pacjent. Jak samorządy na to patrzą? Jak tutaj z tą prywatną służbą zdrowia sobie państwo radzą? Kto z państwa? Pan prezydent, proszę bardzo. Ja mogę zacząć, bo akurat wczoraj odwiedzałem jeden z warszawskich prywatnych szpitali, dlatego że koordynując tę politykę zdrowotną w mieście, staram się patrzeć nie tylko na nasze własne jednostki, które oczywiście interesują mnie w pierwszej kolejności, a też nie brak tutaj problemów, bo wejście sieci szpitali spowodowało, że warunki finansowe, znaczy, że wyniki finansowe szpitali nam się pogorszyły już poprzez sam fakt wejścia sieci. Kilkanaście milionów złotych ponosimy większe koszty z powodu wejścia tej ustawy i tych przepisów, nie mówiąc już o tym, o utrudnieniach, dlatego że stawiając szpital południowy, tak naprawdę nie mamy żadnej szansy wejścia do tego systemu do 2021 roku. W związku z powyższym musimy szukać tutaj innych rozwiązań. Więc rzeczywiście żyjemy w obrębie systemu niezwykle skomplikowanego. Jest tak, że pacjenci mają tutaj spory wachlarz możliwości. Mają rzeczywiście możliwości skorzystania z oferty bezpłatnej, czasem z oferty płatnej, czasem z takiej oferty mieszanej. Ja patrząc na to, staram się dostrzegać prywatną ochronę zdrowia i te placówki jako element systemu. Jeżeli ktoś chce skorzystać szybciej albo mieć dostęp do usługi, która jest jakościowo, powiedziałbym, w tej chwili na topie tych wszystkich usług. Wczoraj na przykład obserwowałem operację wycięcia gruczolaka prostaty realizowaną na robocie Da Vinci, której to jest rzeczywiście absolutny szczyt techniki właśnie w jednym z warszawskich prywatnych szpitali. Więc staram się rozwiązywać to tak, żeby nie konkurować w obrębie jednego systemu. Bo jeżeli oni mają silną kardiologię na przykład i rzeczywiście jest to już ośrodek referencyjny, no to nie ma sensu, żebyśmy my na przykład w szpitalu południowym tworzyli właściwie w obrębie kilku kilometrów konkurencję, otwierając kardiologię. Chciałbym raczej znaleźć tam Izbę
zbudować inny ośrodek referencyjny w innej specjalizacji, żeby patrzeć na to komplementarnie. Bo poza tym, że mamy bardzo skomplikowaną sytuację w systemie, to jeszcze dodatkowo możemy sobie ją skomplikować wewnętrzną konkurencją, która z punktu widzenia wyboru pacjenta będzie skomplikowana. A to jest jedna z metod na to, żeby te szpitale przestały się tak dramatycznie zadłużać. To, co pan prezydent powiedział, jeżeli powstanie konkurencyjna kardiologia, strumień pieniądza od publicznego płatnika, no albo się zdywersyfikuje, albo będzie skierowany tylko w jednym kierunku. Tam, gdzie ta kardiologia jakoś już jest postawiona, jeśli to nie jest prywatny ośrodek. Właśnie mówię o tej wewnętrznej konkurencji, że czasem mamy taką sytuację, że po prostu mamy niepotrzebna, niezdrowa konkurencja. Znaczy, powinniśmy sobie ułożyć mapę tych potrzeb zdrowotnych i zastanowić się, jak je realizować, biorąc pod uwagę potrzeby pacjentów i właśnie jakieś realne cyfry dotyczące obłożenia, czy tego, jakie są potrzeby. Tak, ale ciekawa jestem, czy są inne pomysły na to, żeby szpitale, te właśnie, których państwo są właścicielami, organami założycielskimi, żeby nie tonęły w długach, tak jak to się słyszy i jak jest. Szczęśliwym albo może i nieszczęśliwym miastem, który nie jest organem założycielskim, nie ma własnych szpitali. Nie ma państwo takich doświadczeń, ale w Krakowie państwo mają swoje. Też nie tak do końca, bo nie mamy zmartwień, ale też mamy pacjentów, prawda? Mieszkańcy chcą się leczyć i chcą mieć pełną profesjonalizację, że tak powiem, usług. Dlatego ta prywatna służba zdrowia stanowi istotne uzupełnienie tej publicznej, czasami mniej lub bardziej wydolnej. I jak najbardziej popieramy tutaj, bo pamiętajmy też, że jest duża sfera usług, tak jak pan prezydent tutaj wspomniał, wybitnych fachowców w dziedzinie medycyny, którzy się specjalizują naprawdę, tworząc prywatne podmioty lecznicze, z których pacjenci jak najbardziej chcą skorzystać. Jest też sfera pacjentów, która czy na bazie ubezpieczeń, czy własnych środków finansowych, którą po prostu stać i która oczekuje wysokiej jakości usług medycznych. I pamiętajmy, że powinna ta służba zdrowia, która funkcjonuje w różnych obszarach własności, spełniać te oczekiwania, żeby nie było tej polityki medycznej transgranicznej, żebyśmy nie szukali gdzieś wyjazdowych operacji czy wyjazdowych zabiegów, tylko stwórzmy naszym pacjentom, naszym mieszkańcom, bo patrzymy tutaj lokalnie, możliwość skorzystania z pełnej profesjonalnej usługi medycznej na miejscu, bo to jest naprawdę ważne. A czy Kraków ma jakąś metodę na to, żeby szpitale się nie zadłużały? Wasze miejskie? Kraków ma dwa miejskie szpitale i jeden ZOL, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przy ulicy Wielickiej. Jaką ma metodę? Podobnie jak w Warszawie, mamy na terenie Krakowa szpitale powiatowe, mamy szpital wojewódzki, mamy szpital uniwersytecki, mamy również szpitale prywatne. I w tym momencie pomiędzy tak naprawdę dyrektorami tych szpitali dochodzi do porozumienia właśnie w zakresie tego, które szpitale jakie usługi oferują dla swoich mieszkańców, czym się specjalizują, tak? Szpital uniwersytecki jest też takim zapleczem naukowym dla Krakowa. W związku z tym myślę, że tutaj jedyną odpowiedzią jest jednak ta współpraca, a nie konkurencyjność. Natomiast myślę, że odpowiedź na pytanie, co robić, żeby szpital się nie zadłużał, jest bardzo trudnym pytaniem, ponieważ mając na uwadze sposób finansowania szpitali, gdzie gmina jako właściciel szpitala, wiadomo, że w praktycznie 100% inwestycje, kwestie związane z pewnymi projektami unijnymi, gdzie gmina zapewnia wkład własny. Natomiast musimy też o tym wiedzieć, jeżeli szpital generuje stratę, to tu jest rozstrzygnięcie zero-jedynkowe, bo albo gmina pokryje tą stratę, albo szpital ulegnie likwidacji. Z oczywistych względów raczej rzadko zdarza się tak, aby samorząd decydował się na likwidację szpitala, w związku z tym gmina musi te pieniądze znaleźć. Więc co robić, żeby nie generować zadłużenia? Ja też jestem po ostatnio Komisji Zdrowia z naszymi radnymi, którzy co robić, aby jednak to zadłużenie nie powstawało. Powiem i tak, sytuacja krakowskich szpitali naprawdę nie jest zła w tym roku, bo w zasadzie chyba żaden ze szpitali nie będzie miał straty w tym roku. Ale mówimy o sieci, mówimy o kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia i mówimy o nadwykonaniach. I to w przyszłym roku jest bardzo duże ryzyko tego, że taka strata się znajdzie. No i to jest tak naprawdę kwestia też oddziaływania i negocjacji rozmów z Narodowym Funduszem Zdrowia, żeby system pokrywania nadwykonań być może zmienił.
zmienić albo w jakiś inny sposób to uregulować na poziomie oczywiście rozwiązań legislacji. Tak, tak. Pani dyrektor, nie ma łatwych odpowiedzi w ochronie zdrowia, ja się z tym zgadzam, ale łatwo stawia się pytania. Ja na momencik zatrzymam się, bo pani dyrektor wspomniała o tym, że zależy państwu na tym, żeby nie było takiej no, transgranicznych tutaj ruchów i tej medycyny transgranicznej. Chciałam państwa zapytać, tylko na krótko, to jest zupełnie poboczny temat, ale interesujący, bo mamy dyrektywę transgraniczną. Powiedzieli państwo o tym, jak na wysokim poziomie mają państwo szpitale i tę ofertę medyczną. Czy państwo korzystają w jakikolwiek sposób, czy mają możliwość pozyskiwania pacjentów spoza kraju? Po to, żeby tamte organa, czy też ubezpieczyciele w tych innych krajach mogli pokrywać koszty leczenia swoich pacjentów. Czy to w ogóle leży w gestii samorządów? Jeżeli chodzi o tak zwaną politykę zdrowotną transgraniczną, Lublin akurat jest tym miastem na wschodzie, gdzie mamy pacjentów nie z tej strony. Tak, tak. Z tym, że tutaj trudno mówić o jakiejkolwiek płaceniu, bo w tej chwili regulacje na Ukrainie, w przyszłym tygodniu nawet mamy delegację ze Lwowa, właśnie z mer przyjeżdża, żeby rozmawiać na te tematy, ale głównie w kategoriach wymiany kadry medycznej czy wymiany doświadczeń, a nie płacenia za usługi. Jasne. W tej chwili pacjenci, którzy przyjeżdżają ze wschodu są samo, że tak powiem, wystarczalni, że płacą za usługi, które są świadczone na terenie tutaj naszego kraju. No Kraków miałby szansę z południa, ale tam jest świetnie rozwiązana ochrona, znaczy powiedzmy dobrze, tak? Tam Polacy jeżdżą. Tak, to prawda. Tam jeżdżą to Polacy, prawda. Znaczy Kraków jest też tym miastem, gdzie bardzo rok w rok się przewija masa turystów, tak? No, ale to są osoby, które przyjeżdżają już z pewnym pakietem ubezpieczeniowym, więc w ramach tych ubezpieczeń w razie, gdy się coś dzieje, ich hospitalizacja czy świadczenia medyczne są finansowane. Też pewnie państwo to zauważacie. Mamy wielu obywateli z Ukrainy, ale to są osoby, które przebywają w Polsce legalnie, w Krakowie pracuje, mają ubezpieczenie, więc ten problem w tym momencie nie wymaga jakiegoś takiego rozwiązania systemowego. W każdym razie no nie w tym momencie. Jasne. To jest ciekawe zagadnienie w ogóle. Myśmy się też nad tym zastanawiali, w jaki sposób wykorzystać potencjał własnych jednostek do tego, żeby pozyskiwać pacjenta zagranicznego, bo pacjentów polskich pozyskujemy oczywiście bardzo wielu. Szpital Bielański chociażby jest takim miejscem referencyjnym dla trudnych ciąż. Trzy czwarte porodów tych trudnych tam to są porody kobiet spoza Warszawy, spoza województwa mazowieckiego. W innych szpitalach mamy inflanska, to z kolei jest kwestia ciąż onkologicznych, także też powiedziałbym taka specjalizacja. Zresztą myślę, że w ogóle specjalizacja w tych poszczególnych jednostkach to też jest jakieś słowo klucz, żeby nasz szpital na Żelaznej chociażby też jest bardzo popularnym, jednym z najlepszych szpitali położniczych w Polsce, więc on też przyciąga bardzo dużo kobiet z całej Polski, nie tylko właśnie z Warszawy i okolic. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o pozyskiwanie pacjentów zagranicznych, to myślę, że jeszcze długa praca i droga przed nami. I ona nie będzie łatwa, dlatego że jest jednak, mimo dobrego postrzegania Polski i rozwoju polskiej gospodarki, to nie jestem przekonany, czy nasza ochrona zdrowia jest postrzegana w Europie jako konkurencyjna inaczej niż cenowo. A tutaj dopiero połączenie ceny z wysoką jakością obsługi może być taką ofertą. Trochę. Natomiast na pewno myślę o tym w kontekście Szpitala Południowego, bo chciałbym, żeby to była taka jednostka, która będzie z jednej strony dobra dla mieszkańców południa Warszawy, dla województwa, ale też będzie realizowała zabiegi, które mogą przyciągać pacjentów zagranicznych, tylko to wymaga wypromowania marki tego szpitala i tutaj chcemy w to sporo zainwestować, bo jeżeli już stawiamy taką jednostkę, to rzeczywiście zupełnie absolutnie nową, ze specjalizacjami, które są w tej chwili potrzebne i poszukiwane, to na pewno będziemy chcieli też zainwestować w to, żeby było o tym głośno, ergo żeby przyjeżdżały też osoby z zagranicy. Czy się uda, zobaczymy, ale patrzę na przykład na kraje takie jak Rumunia, które sobie dosyć dobrze chyba radzą z pozyskiwaniem pacjentów zagranicznych, to na pewno jest obszar, o którym warto pomyśleć, nie tylko rynek krajowy, ale też nie tylko mieszkańcy własnego miasta, ale też ten potencjał wiążący się z pacjentami z zagranicy. No zwłaszcza, że te środki pozyskane tak czy inaczej przełożą się na szanse mieszkańców danego regionu. I o to chciałam państwa właśnie zapytać, dlatego że no tutaj to słowo mieszkańcy, problemy zdrowotne mieszkańców, to się już pojawia. Chciałam zapytać, jakie najpilniejsze potrzeby, jeżeli chodzi o zdrowie mieszkańców, są w państwa regionach? Nie wiem, pani dyrektor, bardzo proszę. Jeżeli chodzi o Lublin, myśmy
myśmy taką diagnozę potrzeb zdrowotnych naszych mieszkańców zrobili kilka lat temu, dokładnie w 2015. W 2016 roku Rada Miasta Lublina podjęła uchwałę w postaci programu Zdrowie dla Lublina z perspektywą na 4 lata, czyli 2016-2020, gdzie sprecyzowano kierunki działań prozdrowotnych, profilaktycznych adresowanych do mieszkańców miasta. Oczywiście no, to są choroby cywilizacyjne i nowotwory, to co zbiera największe żniwo wśród naszych mieszkańców. Mhm. Oczywiście tematy związane z nadwagą i otyłością, z profilaktyką próchnicy zębów wśród dzieci i młodzieży. To są takie główne kierunki, które są zawarte w naszym programie, naszej strategii prozdrowotnej. Do tego są dedykowane określone już programy profilaktyczne adresowane do poszczególnych grup wiekowych, zaczynając od programów szczepionkowych po programy takie typowo edukacyjne, dotyczące zdrowego odżywiania w szkołach i tak dalej. Podobnie jak w Lublinie, w Krakowie też została wykonana taka diagnoza i podobnie zresztą jak w skali całego kraju, w pierwszej kolejności taką podstawową przyczyną zgonów, które są odnotowane na terenie Krakowa, to są choroby układu krążenia. Zaraz potem mamy nowotwory, później mamy kwestie związane z zewnętrznymi przyczynami zgonów, czyli tutaj mówimy o pewnych wypadkach, jakichś takich losowych sytuacjach, ale też mamy choroby układu oddechowego. I wbrew pozorom ten odsetek tych chorób nie jest tak znaczący jak na przykład nowotworów, gdzie wszystkie zgony w Krakowie, 31% to są choroby ze względu na nowotwór, natomiast jeżeli chodzi o choroby układu oddechowego, to jest niecałe 4%, ale no niemniej jednak ta walka, jak Państwo wiecie, ze smogiem w Krakowie cały czas trwa i to też jest taki podstawowy element naszej profilaktyki zdrowotnej, który wiąże się z tym, że wiadomym jest to, że w ciągu najbliższych lat nie zlikwidujemy smogu w Krakowie z różnych przyczyn. Między innymi z przyczyną jest uwarunkowanie i ukształtowanie terenów, w jakim znajduje się Kraków. Z drugiej strony gminy Ościenne, ten nasz sławny krakowski obwarzanek. Więc nawet jeżeli Kraków zlikwiduje w 100% wszystkie źródła tej szkodliwej emisji, to i tak dopóki się naokoło Krakowa sytuacja nie zmieni, nadal ten problem będzie występował. Stąd też w tym momencie, odpowiadając na to, co się dzieje, oprócz ograniczenia ruchu w ścisłym centrum, dodatkowo każdy żłobek, każde przedszkole jest wyposażony w filtry powietrza, w odświeżacze, te, które właśnie te szkodliwe pyły usuwają z powietrza. No maseczki antysmogowe, cały czas akcje powielone w okresie grzewczym. No i podnoszenie świadomości mieszkańców. Ale do tego, podobnie jak w Lublinie, Kraków też legitymuje się całym szeregiem programów profilaktycznych, które są przyjmowane w ramach Zdrowego Krakowa, czy właśnie ochrony zdrowia psychicznego. Ja nie będę tych wszystkich właśnie programów wymieniać. Mamy ich około 11, które, jeżeli chodzi o Zdrowy Kraków, i tam brodawczak, szczepienia, prewencja otyłości, cukrzycy typu drugiego, nadciśnienia i miażdżycy, profilaktyka wad postawy u dzieci, profilaktyka próchnicy u dzieci, dysplazja stawów biodrowych, więc te wszystkie rzeczy, które są diagnozowane, jeżeli chodzi o potrzeby naszych mieszkańców, plus też ta diagnoza wynika też z takiej ścisłej współpracy z organizacjami pozarządowymi, które działają w obszarze zdrowia. Mamy Komisję Dialogu Obywatelskiego właśnie do spraw zdrowia, która często jest takim organem, który nam mówi, że słuchajcie, w tych obszarach należałoby pewne działania profilaktyczne podejmować i stąd właśnie współdziałanie trzeci sektor, obserwacja tych danych zdrowotnych, które można pozyskać choćby nawet z GUS-u, pozwala na konstruowanie takiej oferty profilaktycznej mieszkańcom. A jak to wygląda u nas? No my też rzeczywiście w Warszawie mamy bardzo dużo programów, jak zdążyłem się zorientować w ciągu 3 miesięcy, bo to jest ten moment, od którego zacząłem się zajmować polityką zdrowotną w mieście. Więc ciągle ją odkrywam, ale rzeczywiście robimy bardzo dużo i to w bardzo różnych fragmentach miasta, bym powiedział, bo to są działania trochę też rozproszone pomiędzy Biuro Zdrowia, pomiędzy nasze własne jednostki, ale też Biuro Polityki i Pomocy Społecznej, także tego jest sporo, począwszy od programów dla dzieci, więc profilaktyka dentystyczna, wad postawy, wad wzroku, tutaj sporo robimy w szkołach, to jest ważne dla rodziców i rzeczywiście tutaj mamy głosy, że bardzo dobrze, że to robimy i będziemy kontynuować.
Jeśli chodzi o potrzeby młodych rodzin, to mamy dobry program in vitro, który zastąpił program rządowy i rzeczywiście nam się urodziło już ponad 150 dzieci z tego programu. Przeznaczamy na niego 10 milionów. W tej chwili rozszerzamy go rocznie, w tej chwili go rozszerzamy, rozbudowujemy. Bardzo mamy intensywne i rozbudowane szkoły rodzenia, realizowane przez nasze szpitale. 10 tysięcy rocznie kobiet, rodzin bierze w nim weźmie, bo łącznie z mężami udział lub z partnerami, więc to też jest rzeczywiście bardzo, bardzo fajne, bardzo rozbudowane działania dotyczące seniorów. I tutaj chyba to jest najpilniejsza potrzeba. Zresztą w ogóle przy braku geriatrów, przy rosnącej potrzebie seniorów dotyczących i profilaktyki, i zdrowego żywienia, i w ogóle zdrowia. To jest taki obszar, który traktujemy priorytetowo. Myślimy o tym, żeby w tej kadencji powołać takie nowoczesne centrum senioralne, niekoniecznie centrum geriatrii, które byłoby połączeniem różnych funkcji, więc z jednej strony właśnie też profilaktyki właśnie ruchowej, żywieniowej, zdrowotnej, łóżka wytchnieniowe, ale też miejsce, gdzie można będzie przeprowadzić bilans zdrowia 70 i 80-latka. To jest nowy pomysł. Każdy 70 i 80-latek w Warszawie będzie mógł taki bilans dokonać, zobaczyć, w jakim stanie zdrowia jest. To będzie taka szybka ścieżka potem do tego, żeby się dalej leczyć. Mamy też program taki nieduży, ale ważny dla nas, dla kombatantów, dla powstańców, bo to jest niezwykle ważne dla nas i historycznie, i jako takie moralne zobowiązanie wobec uczestników Powstania Warszawskiego, więc robimy tego rzeczywiście sporo. Teraz jest ciekawy etap, bo gdzieś próbujemy to właśnie pointegrować i zobaczyć, jak z tych różnych szufladek, które w każdym samorządzie są, na czym się skoncentrować i jak zrobić to najbardziej efektywnie. Ja mam takie poczucie, że trzeba wejść głębiej w profilaktykę. I o tym też rozmawiamy na przykład z partnerami z organizacji pozarządowych, ale też szpitalami prywatnymi, które robią, czy jednostkami prywatnymi, które robią sporo działań profilaktycznych. I tutaj spokojnie sądzę, że możemy osiągnąć lepszy efekt i lepszy rezultat. Mając do dyspozycji te narzędzia takie komunikacyjne i marketingowe, jak ja mam miasto, bo przecież możemy korzystać z billboardów, z przestrzeni w komunikacji miejskiej, więc na pewno będziemy starali się położyć dużo większy nacisk na zdrowe postawy życia prosportowe, związane też z odpowiednim wyżywieniem, odpowiednim odżywianiem się, to myślę będzie dla nas ważne. I z tego, co Państwo mówią, to mają Państwo ogromny wpływ, jakby sami Państwo kreują jako instytucje samorządowe tę politykę zdrowotną, prozdrowotną u siebie w regionie.